Widzowie, mamy dzisiaj pojedynek i dzisiaj mamy, kto ostatni wyjdzie z tego budynku, a mamy już tutaj kilku chętnych, wygrywa Bobuxy, wygrywa Robuxy, więc no, zobaczymy jak sobie dzisiaj poradzą. Jest tu 8 osób, może przetrzymamy ich tu na przykład tydzień. Nie no, raczej nie, będziemy dawać im wyzwanie i zobaczymy ile wytrzymają, a ty drogi widzów, zostaw łapkę w górę i subskrypcję i napisz w komentarzu ile ty byś wytrzymał. No, bo zobaczymy, ile to byś wytrzymał. Zaraz zobaczymy. Dobra, mamy tutaj ich, ile tu jest? 8 chętnych, tak? Nie. To jest 8 chętnych. Ktoś gdzieś się schował? Czy jednej osoby nie ma? Możliwe, że kogoś wyrzuciło, więc jest 7 jednak. A, dowiedziałem się, że jedną osobę wala, więc już mamy 7 osób. Dobra. To zrobimy chyba trik, którego ja wszędzie oglądam na YouTubie, różne takie wyzwania. No to teraz tak, oni mnie słyszą, więc no jest. Kto teraz wyjdzie, dostaje 10 Robuxów. O, to widzę, że twardo. Nikt nie chce 10 Robuxów z was? Nikt teraz nie chce wyjść? Bo później już nie będzie. Teraz, jeżeli ktoś teraz po prostu mi wyjdzie, 10 Robuxów leci do niego. O, myślałem, że chcesz wyjść, ale dobra. No to dobra, to czyli wszyscy walczą o większą nagrodę, dobra, no to... Ale od razu mówię, że nie będzie, jak już wyjdziecie, jak powiem już koniec nie mam, to już nie będzie 10 Robux, wtedy nic nie wygracie po prostu, jak odpadniecie. To 10 Robux, czy? No, dobra. To prawie, dobra, okej, okay. Już nie mam do wygrania 10 Robux. Teraz tylko główną nagrodę, lecimy. Dobra. Więc lecimy teraz pierwszym zadaniem, którym jest, no to musicie gdzieś sobie tutaj pobiegać. Musicie ode mnie tak najlepiej uciekać, ale nie możecie wyjść z tego budynku. Wychodząc z tego budynku automatycznie przegrywacie. A zadanie polega na tym, że będę miał sobie wózeczek i pierwszą osobę, którą złapię do tego wózka, odpada. Więc to możecie sobie tu pouciekać, ja zaraz wchodzę. Macie 3 sekundy na rozbiegnięcie się. Nie używajcie też żadnych itemów. Osoba używająca item także odpada. Tylko pamiętajcie także, nie wychodźcie z budynku. Więc będziecie w rurze, to żebyście za rurę nie wyszli. No dobra, widzowie, bierzemy wózek i pierwszą osobę, która złapiemy wózek, odpada. Koła, dobra. Ja wchodzę, dobra. Dobra, musimy wejść sobie, zobaczymy, czy szybko kogoś weźmiemy, dobra. O, ha, mamy pierwszą osobę. Dobra. No niestety, agent, ale zostałeś złapany. Więc, no niestety, ale... Zapraszam już do wyjścia z przedszkola. Mamy pierwszą osobę mniej. Dobra, reszta, ustawić się tutaj ładnie. Ustawiamy się tutaj. No i mamy już 6. Dobra. Pobawimy się w Simon Movie. I osoba, która źle wykona Simon Movie, zrobi jakikolwiek błąd, no także odpada. Pobawimy się w Simona i Fairouta, tak? Nie no, to Simon Movie, dobra. Więc Simon Movie, podskocz. Ej, ja nie sądziłem, że tak szybko będziemy mieli osobę, która odpadnie. Ale no, kolega nawet nie podskoczył. A było typowo komendo Simon mówi podskocz. No, nie, no bywa i tak. Więc no, bardzo szybko, dobra. Simon mówi, wyjmij jakikolwiek item do ręki. Schowaj. O, nie wiem, czy powiedział to Simon. Dobra, wierzcie, co zrobimy? Kolega, który zrobił... O, nie. Kolega, który zrobił to prawidłowo, czyli Mobopos, zapraszam tutaj za mną. Staj sobie tutaj, bo zrobiłeś jako jedyny dobrze, więc no byś od razu wygrał, no ale to nie to było, chodzi o to. Dobra, reszta zrobiła źle, więc reszta ma jeszcze jedną szansę, a ty już przeszedłeś dalej. Nie pisz takich rzeczy, naprawdę, bez takich tabliczek na razie.
Dobra, lecimy dalej. Simon mówi, schowajcie na razie itemy. Dobra, Simon mówi, obróćcie się. No, no, tak żebyście byli, sam mówię, żebyście byli tyłem, tak. Dobra, jak już mamy was teraz tyłem, to obróćcie się do mnie. Dobra, no niestety panda, ale musisz wyjść. No i mamy 4 osoby. No dobra, Simon mówi, kończymy zabawę. Simon mówi, możesz MoboPost do nich dołączyć, bo byłeś teraz wolny, no bo dobrze zrobiłeś ostatnio. No i mamy 4 osoby. Chciałem z wami teraz zrobić tak, dobra. Teraz zapraszam was wszystkich tutaj. I zrobimy wyścig, ale nie powiem wam, gdzie to jest, ale tak. To pierwszy i wszyscy chodźcie tutaj. O, tu za stół. Pamiętajcie, nie możecie stąd wychodzić. Kto pierwszy usiądzie w miejscu dla dziecka, jest czysty. Ale usiądzie w miejscu dla dziecka. No, jeszcze raz, bo widzę, że wam troszeczkę to nie poszło. Bo nie wiedzieliście, że usiąść trzeba lub coś, dlatego teraz będziecie wiedzieli. Okej, okay. Kto pierwszy usiądzie w foteliku dla dziecka jest wolny. Dobra, mamy. Note name jest wolny. Dobra, reszta ustawi się tu przy ścianie. Dobra. Wy będziecie numerkami, a ty, note name, zapraszam cię tu do góry. Stań sobie tutaj na razie. Okej. Okay. Wy się tu pomieszajcie jakoś, tak wiecie, żeby było, pomieszajcie się, żeby on nie wiedział, w której kolejności stoi. Note, nie patrz na nich. Note, nie patrz na nich, żebyś nie wiedział, jak stoją. Stań się tu, tak. Okej, okay, dobra, stójcie już, macie się już nie ruszać, ty będziesz numer 1, 2, 3. Dobra. Note, ty nie patrz, jakie to są numerki, wybierz sobie jeden numer, od 1 do 2 to 3, ta osoba odpadnie, którą wybierzesz. Numer jeden. No niestety odpadasz, Piotr. Musisz wyjść z przedszkola. Dobra. Zostały nam jeszcze 3 osoby. Zapraszam was na górę. Wszystkich. Na górę. Tutaj. Dobra. Musimy teraz wykorzystać jakąś fajną rzecz. Tylko teraz tak, co wam tu dać za jakieś fajne zadanie? Co byście chcieli? Napiszcie, co byście chcieli za zadanie, żeby jeszcze wygrać Robuxy. Dobra, ale wiecie co, bo ja wiem. Czy ktoś w siebie nie wierzy, że jednak w sumie nie da rady on wygrać Robuxów? Nie wierzycie w siebie? No to jak nie wierzycie w siebie, to macie jeszcze okazję. Bo jeżeli ktoś teraz wyjdzie, to 30 Robuxów mu daje. 30 Robuxów, jeżeli ktoś teraz wyjdzie. No jak nie, no to wiadomo, będzie większa nagroda. No, jeszcze jest okazja. Czy ktoś teraz chce wyjść, czy nie? 30 Robuxów. Nie chcecie za 30? No dobra, nie będzie. 30 Robuxów, a nikt nie pas... Mówisz, że 50 i teraz wychodzisz? 40 Robuxów i teraz... Nie myślałem, że on wyżej. 40 Robuxów i wychodzisz teraz, tak? I nie bierzesz głównej nagrody. I wtedy jest finał. Ty na przykład. Nie, dobra. Czyli okej, okay. Nie chcecie, no to nie. No dobra. Waszym zadaniem jest teraz... schowajcie się tutaj do rurki. Tutaj do niebieskiej, tylko nie wychodzicie za daleko. Nie wychodźcie, schowajcie się do tej rury. Tak. Okej, okay, schowajcie się. Dobra. A ja teraz biorę specjalną rzecz. Dobra.
Muszę tylko trafić? Jest ciężko, ale okej, dobra. Wiecie, czy... A nie, bo to znika tak szybko. Ja chciałem użyć piłki, ale piszę, że... Patrzę, że piłka tak szybko znika. Dobra. Dobra, to mam dla was zadanko. Kto pierwszy dotknie piłki do piłki nożnej, jest wolny. Jak powiem start, zaczynacie. 3, 2, 1, start! Dobra, zaczynają. No i mamy, dobra. Mamy tu kolegę, który nie ma nad sobą niku, ale no wygrałeś, to zapraszam, jesteś wolny. Tutaj. Tak jest, zapraszam tutaj. A teraz wy walczycie o to, kto wygra. Więc zapraszam was jeszcze raz do góry, do niebieskiej rury. Na początek tam niebieskie rury. Tak jest, tutaj musicie być. Ty już jesteś wolny, więc nie musisz. Okej, okay. Ja teraz robię coś takiego. Dobra. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, więc jak powiem start, to szukacie piłki. Przygotujcie się. 3, 2, 1, start. Dobra. Szukają piłki. Na razie jeszcze nikt nie znalazł piłki. Jeszcze nikt jeszcze nie ma piłki. Dobra, cały czas szukają. Oj, nie mogą znaleźć, nie mogą znaleźć. Znalazł! Jest, mamy. Więc no niestety, ale Mobopos, musisz opuścić przedszkole. Więc no, żegnamy i mamy finał! Mamy finał teraz. Więc no na finał musimy przygotować coś na pewno super, więc... No, zrobimy coś naprawdę ciekawego. Dawajcie, chodźcie na górę. Zapraszam was do tutaj, do tej rury tutaj, czy do na końcu, tylko nie chodź już na zieloną. Tak jest. Tutaj, tutaj na czerwoną rurkę sobie stańcie, tu na czerwoną. Jeszcze możecie, pozwalam wam. Tak jest. No i zobaczymy, co jest, kto jest szybszy. I od razu informacja, nie wolno skakać z balkonu, tutaj, nie wolno przeskakiwać z balkonu. Musicie być przez żółtą rurę. Musicie być tak, tędy. Chodźcie, możecie iść za mną powoli, pokażę wam trasę, którą musicie być. Musicie być tędy. Przez żółtą rurę. Biegniecie tu na dół, musicie zejść tędy. Następnie wy zejdziecie tu na dół, biegniecie tutaj. Nie możecie przeskakiwać, biegniecie tu. Nie możecie po prostu jakby skakać. O, wasze zadanie już jest, nie możecie skakać. To będzie chyba najlepsze wtedy. Nie przeskoczycie barierki i tyle. Musicie po prostu lecieć między dwoma żłobkami i wejść za biurko. Pierwsza osoba wygrywa Robuxy. No to dobra, ustawcie się tu ładnie na czerwonym. Dobra, równo, okej. Nie wolno skakać. Więc zobaczymy, jak wam pójdzie. Osoba, która oszuka, skoczy lub coś, no niestety przegrywa, więc 3, 2, 1, start, lecicie! No i... Za biurko. Dobra. No powiem tylko, jakby Note Name się nie pomylił, że trzeba przebiec przez żółtą rurę, to by nie było, ale Note Name, no niestety musisz wyjść. No i mamy ostatnią osobę. Możecie pogratulować wszyscy. Tutaj, no, widzicie, wrzucają do ciebie Robuxami, wygrałeś, więc gratulacje. Nagroda leci do ciebie. A ty, drogi widzu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Na razie.